Zaczniemy tak. Naprawdę chcę podziękować KSW, Dariuszowi i doktorowi wczorajszego, który na gali KSW, bo miałem wielki problem z kolanem lewym i wielki problem to było 80 ml płynu w tylnej części kolana, które nie pozwalało zginać nogi. To było interesujące ból. To już takiego bólu już dawno nie było. To było, może powiedzieć, 7, 8 z 10 doszło do tego, że nawet nie spałem całą noc. Nic nie brałem na to, bo nie widziałem, jak chodziliśmy po Kielcach. Ale ja naprawdę dziękuję bardzo za to, bo szukałem w Warszawie. Michał, ten mój doktor, na co mi zawsze pomaga z hormonami, z takimi rzeczy, on właśnie tego chłopaka, który potrzebowaliśmy tam, nie było, bo w sobota. I powiedział mi, że może zadzwonić tam na KSW, to raz zadzwoniłem na KSW do Dariusza i Dariusz mi załatwił to. Ale słuchaj, zrobiliście to w przerwie reklamy. No, zrobili mi to, jak pierwsza walka się zaczynała. Tak? W czasie gali, zaprosił mnie jeden z tych medics, nie? I powiedział, chodź, jak zrobimy ci kolano, załatwimy. I od razu tam już zaczęła się, tak, pierwsza walka się zaczynała, to weszłem tam z tyłu, Will Chris ustawiłem, od razu włożył mi taką igłę. Jeszcze tak wymasował te wszystkie, kurde, koło mięśnia, koło tego, tam żeby naprawdę tam wszystko wyszło. Świetni fachowcy, nie? Ja, bardzo, widziałeś, naprawdę. Widziałeś, jak oni zszywają po gali? Kurde, no naprawdę, to chłopaki nieraz mieli takie rozcięcia. Ja myślę, świetni wydaje, fachowcy. Jak rozmawiałem z tym doktorem, co KSW ma na kolana, to nawet on mi powiedział, że jak sobie zrobisz po operacji, to lepiej tutaj zrobić w Polsce, bo naprawdę mamy świetnych lekarzy. A że służby zdrowia rzeczywiście nie jest ona zbyt wydolna i sprawna, ale fachowców mamy fantastycznych. Bo jeszcze powiedział mi poczekać jeszcze z parę lat, dwa, trzy lata i sobie zrobić te kolana, bo te nowe, te wszystkie, co się teraz dzieją, te nowoczesne rzeczy, już nie potrzebujesz, na przykład jak ja miałem to kolano robione, to 6 miesięcy, chyba 4 miesiące musiałem być bez żadnego, że dawać żadnego nacisku do tego. Musiałem być w wózku, nie? A teraz to w ciągu wychodzisz z szpitala. Przecież jak Bisping miał nogę, mu zrobili, kolano wymienili, on zaraz... W takim torbę uderza, żeśmy mówili o tym, nie? I właśnie ja poczekam jeszcze parę lat, jak ten ból dojdzie do tego wysokiego poziomu, tam gdzie był i wtedy sobie zrobimy jakąś... Wymienisz. Obydwa, może na raz nawet. Czemu nie? Jak cię znam... Wiesz, że ja miałem operację na kolana na raz, obydwa. Naprawdę? Łękotki, ja, poważnie. I zrobili ci jedną, drugą? Obydwa mi zrobili w tym samym czasie, w tej samej operacji. Wyszłem na tym i 7 miesięcy, 8 tygodni później walczyłem. Bo chciałem, bo miałem dwie łękotki pęknięte i było takie trudne składanie. A tam wycinali ci je po prostu? Wszystko, tak? Mi wycinali. Ja jeszcze nie mam łękotek wcale, w obydwu kolanach. Tutaj jest tylko piasek w środku, jak słyszysz, to może sobie... A tu miałeś liquid ice creams. A tu miałem liquid ice creams, tak jest. To naprawdę dziękuję i to tak się czuję dwa razy lepiej. Spałem całą noc wczoraj, było świetnie. To dużo pomaga. Ale wiem dlaczego też, bo żebym zaczął trenować jak stary dziad. Powiedziałeś mi dzisiaj, że ty zacząłeś skakać na skakance z tymi nogami. Ja zdecydowałem się, wiesz co powiedziałem sobie, mam 45 lat za 2 tygodnie chyba, coś takiego. Nie, całe 2 tygodnie. I sobie powiedziałem sobie, że jak otworzyłem sobie gym, powiedziałem sobie, że będę trenował, jak będę trenował swoich studentów, że ja muszę robić to wszystko to samo, że wszystkie te lekcje, ja nie wierzę w to, żeby pokazywać komuś coś, co ja nie robiłem. Już to mówiłem ci wcześniej, jakbym prowadził to jest bardzo ważne dla mnie. Nie rozumiem trenerów, którzy ci mówią, o, idź zrobić 50 pompek, później ramiona, ale chłopie, nie możesz zrobić 50 pompek i później robić 50 ramiona po presinie tego wszystkiego, bo ty to powiedziałeś mu, bo ty tego nigdy nie zrobiłeś. Bo ty mi teraz pokaż to, tego sam nie zrobisz, sam nie zrobisz. I w tego nie wierzę. Ja wierzę w to, że jak ja układam coś, to ja muszę wszystko skosztować troszeczkę, muszę pójść na to jak na 100%, spróbować, czy mi to daje radę, najpierw jeden, czy to mi pomaga, drugi, czy daje efekt. I daje efekt, i czy nie zrobię jak żadnej sobie kontuzji z tym, nie? Mhm. I dlatego właśnie tak chciałem sobie to zrobić i teraz tak trenuję cały czas. Chodzę codziennie z rana, wstaję, jestem o 6, 7, nawet wcześniej o 5 w gymie swoim. To jest wspaniałe miejsce dla mnie, bo to jest moje marzenie i tam jestem od tego czasu do 10 wieczorem i teraz jak ten lounge to się otworzy, to będę tam o 2 z rana, nawet będę spał może i tak na dobę będziemy robić. Ostatnio oglądałem taką wypowiedź bardzo znanego multimilionera amerykańskiego i on mówił, Bill Gates, wymieniał po kolei wielu ludzi, którzy osiągnęli ogromny sukces finansowy w biznesie. I on mówi, wiecie, co ich łączy?
Oni wszyscy spali w swoim biurze. Nie, yeah, nie, yeah, 100%. To musisz zrobić. Przecież pamiętam, jak żebym robił MMA, to ja żebym spał w gymie. Przecież nie miałem żadnych pieniędzy, nie miałem nic. Jak spałeś u trenerów, pamiętam. Spałem u trenerów, na couch, spałem u Bas Rutten na jego podłodze, u jego córce podłodze, bo córka z żoną wyjechali na 2 tygodnie na ferie, a spałem w gymach. Chciałem być pierwszy, chciałem być ostatni, stamtąd wyjść, pomagałem wszystko sprzątać, jak trzeba było, to było tak ważne dla mnie i to jest to samo. Tylko że teraz jest jeszcze gorzej, nie jest gorzej, teraz jest jeszcze lepiej, bo wiem o siebie dużo więcej niż wiedziałem, wiem kim ja jestem, co ja mogę zrobić. Masz ten sam mindset, ale już masz doświadczenie, nie? A doświadczenie życia mam, doświadczenie być managerem i bossem, to jest coś nowego, tego nie wiem. Wiem jakim jestem jako trener, wiem jak pokażesz koło mnie, na przykład przyszło do nas 17 osób w pierwszych 4-5 dniach na lekcję. Żeśmy podpisali 15-17. To nie jest problem dla mnie. Dla mnie jest problem przynieść ludzi do miejsca, nie? Nauczyć się marketing, nauczyć się, jak się sprzedaje to wszystko. Bo jak przyjdziesz do mojego gymu i poczujesz mój uśmiech, poczujesz moją pasję tego wszystkiego i zobaczysz wiedzę i zobaczysz, jak naprawdę my trenujemy, jak powinien prawdziwy trener trenować ciebie i pracować i pokazywać ci i jak to te emocje poczujesz od niego i wiesz, jak do ciebie pójdę i dotknę twoją rękę czy nogę i włożę ją w to miejsce, gdzie powinno być, to jest całkowicie inaczej, bo tego nigdy. Jest 6 milionów ludzi na świecie, ile ludzi pozwala, żeby ci się dotknęli, nie? I zrobisz takie konekcje, zrobisz pomiędzy z trenerem i studentem. I to jest dla mnie ważne, że mi dajesz mi, wierzysz we mnie, że ja ci mogę dotknąć. A to się dotknąć. Nazywa tak ładnie po polsku kredyt zaufania. Ja, kredyt zaufania, świetne słowo. I właśnie i to jest dla mnie ważne, bo czuję się jako MMA trener, jako fitnessowy trener, dużo trenerów tego nie robią, że nie pomagają ci naprawdę dotknąć twojego ciała, położyć go tam, gdzie ma być, jak nogę skręcić, jak te ciężary podnosić. Detale. I my to robimy bardzo dobrze i dlatego do nas przychodzi osoby i jak to poczują, bo tego nigdy inaczej nie czują, no to od razu sobie będą z nami. Tak. Yeah, to jest jakoś, będą z nami na długo czas. Ale ja pamiętam, jak pracowałem z tobą w UFC Gyms i obserwowałem właśnie, jak ty pracujesz z ludźmi. Ty już wtedy praktycznie bardzo rzadko prowadziłeś klientów indywidualnych, ale miałem tą okazję, żeby właśnie popatrzeć, jak to wygląda warsztatowo, to co się rzucało właśnie w oczy, to, że ci ludzie nie naprawdę czuli się, wiesz, że ty jesteś z nimi cały czas, tak? I że to nie jest takie, że stoisz z boku, patrzysz w telefon i mówisz, a 10 pompek zrób jeszcze, a zrobiłeś, okej, to jeszcze 5. Tylko to była praca taka, że oni cały czas wiedzieli, że ty jesteś i że ty pracujesz z nimi. I to naprawdę taka etyka pracy, to robi ogromną robotę, bo ci ludzie, oni dlatego zostają. I to nawet jest kwestia, może nie do końca musisz mieć ogromną wiedzę i doświadczenie. Wiadomo, trzeba znać metodykę, ale właśnie ten sposób, w jaki zajmujesz się tym człowiekiem, jest czasem ważniejszy nawet niż ten bagaż techniczny, jaki posiadasz. Wiesz, co się dowiedziałem też, że lepiej nie wiedzieć wszystkiego, lepiej wiedzieć tylko, co jest potrzebne, co bardzo mi pomaga, bo czuję się, że ci, co naprawdę znają tyle mają, wszystko wiedzą, to nie zgłupieją, bo będą się bili ze sobą w środku, za dużo tego co mam wybrać, na jaką klasę, na to wszystko. Na przykład ta zielewiewca, ze mną pracuje, to ona tyle zna, tyle ma tych certifications, ona była massage therapist, uczyła szkołę na ciało, na to wszystko, nauczycielką była, ona cały czas ze sobą się tego Za dużo tego. Bije się ze sobą, bo czy to wziąć, ten program wziąć na początek, czy ten 10 sekund, czy 12, bo tu w książce jest 10, tu w książce jest, wiesz, fuck man, co to jest za różnica, 10 czy 12 dla mnie, nie? Włoś sobie 11. Wchodzisz tak głęboko, że gubisz sens. Gubisz sens, bo cały czas myślisz, a czy to, w którą stronę mam skręcić, tu moja książka jest, tu. Lepiej, nauczyłem się to, skosztowałem to sam, poczułem to wszystko, sprawdziłem to wszystko, mi się to podoba i już lepiej wiedzieć o tym. Jak na przykład ktoś kosztuje coś innego w tej samej rzeczy, co pracuje, to wtedy się nauczę coś innego, ale jak to mi daje wszystko pozytywne i to mi daje to dobre, to czemu się uczyć coś nowego na razie? Często jest też tak, że to są jakieś tam mody, trendy, które wracają co parę lat, bo ktoś coś musi sprzedać. I to jest cały czas w kółko tak naprawdę, nie? Na początku jest taki trend, potem nie, to już jest złe, teraz robimy tak, potem za 5 lat się okazuje, że tam to było okej.
Wiesz, jaki trend teraz jest? Mogę cię włożyć na Instagram, mogę cię włożyć na Instagram, chociaż nie robisz tego dobrze, ale cię włożę na Instagram, bo cię pokażę, że jesteś w mojej klasie i... I to jest najważniejsze. O, kurde. To mi zrobili parę razy, bo żeśmy wypróbowali parę klas w Dubaju, nie? Te, okay. Takich, co robią, co my robimy, nie? I man, tylko, what's your Instagram, jak masz tam, cię włożę do tego zdjęcia, to wszystko, ale nie, chłopie, miałem pomóc mi podnieść fucking te ciężary, nie? Przecież podnoszę 40 kilo, daj mi chociaż tutaj troszeczkę pomocy, albo daj mi troszeczkę jakiegoś push, nie? Żeby tak. Poczuł coś, jakieś wsparcie. Twoje emocje, takie wsparcie. A, wiesz, to jest słowo na hug. Wsparcie to powinno być hug. Do projektu? Masz rację. Bo mówię ci, potrzebujesz wsparcia, masz rację. Nie, potrzebujesz wsparcia. Wsparcie powinno być hug, bo szukamy słowa na hug, a na hug słowo jest jak się... Przytulenie. A to tak... nie jest takie fucking przytulenie, to jest dla dziewczyny czy dla twojego dziecka, tak, nie? Tak. Przytulić jakiegoś faceta na ulicy, który potrzebuje wsparcia, no to daje mu wsparcie. Masz rację, to brzmi zdecydowanie. To jest dobre słowo tak na zrobimy. To. To jest wspaniałe słowo. To mi się podoba tak, słowo. Tak. To jest takie męskie... A patrz, szukaliśmy tyle i teraz pyknęło. Widzisz? Uczymy się, albo zmieniamy polski język troszeczkę. No dobrze, ale opowiedz historię o drzwiach. O, oh, yeah. Okej. Okay. No to ci, co mi robią gym, Fachowcy. Zawsze przynoszą innych fachowców. Jest fachowiec do ścian, jest fachowiec do drzwi, jest fachowiec do światła, jest fachowiec do stereo. A u ciebie też było tak jak u mnie w domu, jak tam mieszkałem, że przyszli naprawiać podłogę i przynieśli drabinę? Drabina jest wszędzie. Tak. I mają różne. Różne. Krótkie, tak. Wysokie. Im większa drabina, dwójna. Tym się lepiej znają. Jej. Cały czas siedzi w moim nic mieście. Nic się nie zmieniło. Tylko drabiny są wszędzie. Dobra, dawaj historię o drzwiach. Okej. To przychodzi mi, bo muszą mi włożyć cztery drzwi do mojej łazienki. W gymie, nie? Okej, no to założył mi drzwi. No to choć sprawdzimy drzwi. No to przychodzę sprawdzić drzwi. Drzwi jak drzwi. Wchodzę i patrzę, coś tutaj się nie czuje. Coś tak bardzo jest takie, nie możemy nawet wejść w tą łazienkę, nie? Bo to tak dziwne zrobili, nie? To włożyli mi drzwi odwrotnie. I to wszystkie drzwi mi włożyli odwrotnie. Nie tylko jedną, tylko zrobili wszystkie cztery drzwi to odwrotnie. Opowiadając za pierwszym razem, to posikałem się. I to jak dobrze, na przykład wchodzę, tu jest ściana, to drzwi się powinny otwierać do ściany. No tak. A oni zrobili drzwi, żeby się otwierały do korytarzu, to nawet nie mogę przejść, bo muszę wejść w prysznic, żeby zamknąć drzwi i wyjść. I pyta się mnie, dobrze? Jeszcze jest zły na mnie, żebym powiedział, że to jest niedobrze. No, on wyszedł, tak był zły na mnie. A mówię, facecie, przecież my się tu nie zmieścimy. My próbujemy wejść do łazienki obydwa i musimy wejść w prysznic razem, żeby zamknąć drzwi, żebym się przebrał. U nas ciekł prysznic. Ja dużo pracowałem, więc żona była w domu. No i tam ten maintenance zawsze jest w budynku, tak? I dzwonisz, przychodzą. Przyszło trzech z drabiną, nie? A ciekło na dole gdzieś, spod prysznica. Siedzieli pół godziny, drapali się po głowach, wiesz, wyszli. Ania dzwoni do mnie, mówi, no byli, nic nie zrobili, mają wrócić. Przyszli znowu w trzech i przynieśli taką tubę silikonu. O, shit. I jak są drzwiczki te plastikowe, doszli do wniosku, że to... Tam coś się dzieje, więc tym silikonem wysmarowali cały ten, ale tak jakbyś brał takie kulki tego silikonu, wiesz, tak, to na końcu była taka pajda silikonu. Ja to znam dobrze. Jak to zobaczyłem, mówię, ja to mam. Co się stało? Ja to mam. I okej. Powiedzieli, jest super. Ja wróciłem, biorę prysznic, wszystko cieknie, ciekło spod. Tak samo jak wcześniej. Wyobrażasz sobie, oni nawet nie potrafili znaleźć tego miejsca, a potem jak wydawało im się, że to jest miejsce gdzieś, to oni ten silikon wzięli tak ręką, wysmarowali trzech fachowców, wszyscy w drelichach, z drabiną. To... Man. Mi też zaczęło, na drugi dzień od razu AC troszeczkę leciał, bo jest minus 53 to stopnie, nic nie wytrzymuje, to wiem, że troszeczkę będzie leciał. Ciekło. Okay, duct tape, przyszli, poszli na drobinę, zarysowali duct tape, wyszli, wszystko jest elegancko. Super, zrobiliśmy. Dwa dni później, następne robię znowu, w tym samym miejscu. Okej, dziękujemy bardzo. To jest taki dziwny świat. Kiedyś taki facet, co inżynierem jest i pracuje, powiedział, że cały Dubaj jest zbudowany na duct tape. No jest, musi być, na pewno. Przecież pomyśl sobie, to...
przecież tam, mam tych dwóch facetów, przychodzi i są superwizory, nie? Mhm. Są, nie wiem, jak się mówi po polsku, są... menadżerowie. Jakie menadżerowie? Nie? Oni nic nie robią, tylko siedzą i patrzą, jak ci, co zarabiają 100 zł na miesiąc, którzy poszedłem do sklepu z facetem, który zarabia 100 zł. Ja wziąłem kurczaka na lunch tego, patrzę, co on bierze. Wiesz, co on wziął? Paczkę taką, tych crackers, bo tylko miał, no, za 2 złote zapłacił sobie, wyszedł, tego, no to ja mówię, okej, chodź ze mną, co chcesz. Kupiłem mu tam z 30 zł coś jedzenia dla niego i dla pary innych, ale przecież to chłopak nie ma energii, chłopak nie ma mózgu, nawet nie może policzyć do 3, no to jak on mi... Wiesz, co było najgorsze, że jakby nie jesteś nawet w stanie im tego wytłumaczyć. Oni nie rozumieją niestety. I to nawet nie o to chodzi, ale... Nie możesz do nich też mieć pretensji o to, bo... To jest normalna matematyka. Te drzwi powinny być z tej strony 45 cm i z tej strony 45 cm. A u mnie nie ma tego. U mnie 45 i 51. To te drzwi są krzywe. I jak zamkniesz drzwi, to jedna strona wisi troszeczkę wyżej niż te. A ja mówię, przecież ja ci zapłaciłem fucking 500 000 dirhamów za to wszystko. Jak to wygląda? I jak mogę być, przecież nawet nie mogę zamknąć drzwi elegancko. A jak było poprawić. Jak pracowałeś cały dzień, naprawili ci drzwi, okazało się, że nie możesz zamknąć drzwi? Co to tam było? Nie, popsuwaj, okej. Okay. Drzwi, bo w Dubaju masz te drzwi do biznesu, mają na dole kluczek, na górze kluczyk i są, jak są dwa drzwi, to mają tutaj. No to okej. Okay. No to patrzę w czasie dnia, to metalowe, że trzyma kluczyk, spada. Nie? Puściło. Nie zakleili dobrze. Zamiast, wiesz, to klej. Nie dokręcili. Nie, albo klej się melt. Tak. Wysechł. Bo jest tak gorąco, nie? No tak. To przychodzi znowu fachowcy trzy. Mieli drabinę? Nie tym razem, nie. Ale potrzebowali tego, no. Śrubokręt. Śrubokręt, to musiałem pożyczyć śrubokręt. bo nie mieli. No to okej. Okay. No to daj mi klucz. No to poszłem z nimi, włożyłem kluczek. Okej, okay, to jest dobre miejsce. Wyciąłem kluczek, już idę do siedzenia, tam gdzie siedziałem i robię dalej mój projekt, nie, bo miałem przerwę. To nagle wstają, mówią, okej, okay, do widzenia, zrobili. Okej, okay, myślę, okej, okay, świetnie, dziękuję. Nie sprawdzali drugi raz, nic, nie, no to okej. Okay. Jest 10:30 wieczorem, wychodzimy z gymu, chcemy zamknąć drzwi, nie możemy zamknąć drzwi, bo 3 mm w lewo było przesunięte i nie sprawdzili. To drzwi były otwarte całą noc. Yeah. A dużo cierpliwości trzeba mieć, co? No, to jest, ale wiesz co, ja się nawet nie denerwuję na tym, tylko się możesz z tego śmiać. Tak. Bo ci, co powinni pracować, nie pracują, tylko są bossami, nic nie nauczą tych, co powinni zrobić dobrze, bo nawet nie pokazują ani razu. Bo ja bym się spytał, czemu ty tego nie zrobisz? Pokaż mu, jak to powinno być dobrze. Ale wiesz, o co chodzi? Ich tam jest tak dużo, że nie chcą, żeby ten gość potem nie został jego bossem. No to ja rozumiem, to rozumiem. Dlatego ja się nawet nie jestem nerwowany, tylko się na to wszystko śmieję, bo przychodzę do tego miejsca i mam piękne miejsce, to jest moje miejsce. To jest jedno miejsce, gdzie ja kocham, gdzie jestem swój, nie muszę udawać nic. Trenuję jak trenuję, gram muzykę jak gram, chcesz przyjść, to przychodź, nie chcesz przyjść, to nie przychodzisz, jest wszystko okej. Okay. Ale jak takie rzeczy się pokazują, tylko się można śmiać. Może jakbym miał 20 parę lat czy coś, to bym bardzo zdenerwowany był, bo go pobił, no nie wiem, go nie pobił, ale bym chciał może go pobić, ale teraz to jest tylko z uśmiechem. Tylko musi się tak przytulić i fucking wsparcia mu dać i kurde, znaczy, ja powiem i podziękować. Ci, że na początku ja nie mogłem w to uwierzyć, jak zobaczyłem, jak ta jakość jest tej pracy. Potem już po prostu się przyzwyczaiłem i wiedziałem, że musisz stać, pokazać, najlepiej zrób to sam. Bo... Wysłałem zdjęcia do mojego taty, nie? Mój tata jest fucking fachowiec, nie? Malarz, malarzem jest takim, że ho. Dalej maluje też w domu wszystko. Ramon zrobił całego mojego domu. Całego swojego domu. Wysłałeś mu zdjęcia tego? Wysłał. W 3 miesiącach prawie cały dom załatwił. Wyremontował. A mi 100 metrów kwadratowych gym w 6 miesiącach nie mogli zrobić, kurde, grupa ludzi. A tata zrobił swój cały dom z 3 Powiedz, co, 4 pokojami. Co powiedział, jak wysłałeś mu zdjęcia? Oh, fuck, man. Co to jest fucking... Dzieci to robią, czy coś takiego, man? Nie, pokazał później mi pokazał zdjęcie, jak to powinno być zrobione, to musiałem pokazać i pokazało im, to nawet nie wierzyli, że to kurde, można tak zrobić. Ale to tylko się można śpiać tego, to jest normalny świat, no. To jest taki... Powiedz mi, bo coś tam się pojawiło, jakiś powrót do
świata filmu może. Wiem, że nie chcesz mówić o szczegółach. Miałem ofertę na film. Ale coś się dzieje w Polsce i coś się dzieje w Stanach. A w Polsce to wiem, że tam miałem jakąś próbę roli, ale wiem, że ten film jest taki na razie tak z boku położony. Zobaczymy, co się stanie z tym. Okay. Ale teraz zadzwoni mi ten Garrett Warren, który z nim pracowałem na tych czterech filmach, co zrobiłem z nim, i szukał chłopaka takiego, co ja wyglądam. Chciał, żebym walkę zrobił, bo będą robić nowy film Roadhouse, coś takiego będzie. Remake tego filmu z Patrickiem Swayze. Z Patrickiem Swayze chcieli zrobić. Tam są parę walk i chcieli, żebym walczył. To zobaczymy, co się stanie. Jak się stanie, to się stanie. Jak się nie stanie, to się nie stanie. Super. Zobaczymy. Na razie lepiej takie rzeczy, nie wiem. Ja lubię na przykład pogadać o rzeczach, które się naprawdę stanią, niż zamiast gadać, co się może stać, nie? Bo to nie jest takie ważne. Chciałbyś wrócić do filmu? Wszystko zależy na jak długo, gdzie i jaka rola jest, bo powiem ci szczerze, że jak robiłem tą rolę w tym Logan, nie? Siedziałem w Albuquerque trzy tygodnie niecałe i nic nie robiłem. 12 godzin dziennie siedziałem i tylko siedziałem i czekałem na moją rolę, na moje miejsce i skupiałem, man. To nie jest dla mnie. Siedzieć i nic nie robić przez 2-3 tygodnie, bo nie możesz tam nic robić. Musisz pokazać, że jesteś przygotowany cały czas, nie? To komputeru nie miałem, miałem swój telefon, ale skupiałem, man, bo ja potrzebuję się ruszać, ja potrzebuję robić rzeczy, nie? Tam tylko kazali mi siedzieć i czekać na moje tego, no to... to skupiałem, ja nagle miałem swoje miejsce, to musiałem przejść do dziewczyny, wrócić z powrotem, zrobiłem to 4 razy i skończyło się. I na końcu obcięła ci głowę. Obcięło mi głowę i to było koniec, nie? Jak robiłem na przykład Here Comes the Boom, to byłem w Bostonie, ale codziennie, 12 godzin, mokry byłem cały czas, bo żeśmy się lali cały czas, nie? I to było świetnie. Lubię to, bo jestem cały czas w akcji, czas chodzi szybko. Zresztą ten film odniósł fajny sukces, nie? Ja, dobry sukces był. Logan też był świetny, bardzo dużo tego. No i zarobek jest wspaniały, nie mogę powiedzieć, że jest zły, bo cały czas dostaję, co 3 miesiące dostaję czeka i jeszcze dostaję za te prawa, co tam były, nie? Bo jesteś ten SAG, nie? Wszystko, że dostajesz malutki kawałek tego filmu za każdym razem, jak się pokazuje. I tego, no, ale tak siedzieć i nic nie robić, to... Trudne to jest. Ja dwie rzeczy, które teraz nienawidzę. Nienawidzę siedzieć i nic nie robić i spać. Nie lubię tego. Jakbym mógł w kontakcie podłączony być na sekundę, żeby mi zaczarowali. Ja chcę się uczyć, ja chcę się polepszyć, ja chcę się poćwiczyć jeszcze ekstra godzinę, chcę nauczyć więcej ludzi, pomóc im w tym, co chcą pomóc, zrobić swoje ciało czy głowę, to wszystko. Ja chcę się polepszyć cały czas, ja chcę budować dalej muzykę, chcę to wszystko i to spanie mi to wszystkim przeszkadza. Siedzenie gdziekolwiek to mi też nie masz przeszkadza. Czasu na spanie. Nie chcę. No, mam czas, bo muszę znaleźć. Nie, ale to w cudzysłowie, nie masz czasu, bo masz tyle rzeczy do zrobienia przed sobą. Nie chcę. Ja będę spał, jak się zginę. Jak umrę ostatni raz, to wtedy będę spał do końca. Okay. Ale teraz jestem tak ułożony mam w głowie, że tylko potrzebuję rzeczy, które mi dają przyjemność i budować się cały czas. I tylko dlatego tak teraz ciężko pracuję, trenuję coraz ciężej. Robię rzeczy, które dawno nie robiłem, robię nowe rzeczy, muzyka teraz coraz lepiej idzie, wytwórnia wyraz wyszła, ostatnia piosenka dwa tygodnie temu, teraz sobie trzecią. No nic nie mówiłeś, ale to ten lżejszy taki, czy cały czas ten drum and bass. To wszystko, bardzo mi się to podoba, to jest moja muzyka, słucham to cały czas. Jak trening idzie, to cały czas to idziemy, teraz będziemy powolutku otwierać swoje miejsce, gdzie będę to grał. Też będę grał inne rzeczy, ale to jest ten mój styl muzyki, który bardzo kocham i bardzo lubię i to mi się bardzo podoba i daje mi wielką przyjemność. Zresztą jest taki bardzo energetyczny, pod taki fajny trening, to jest świetna muzyka. Bardzo fajna muzyka jest i wszystko dobrze idzie, ale tylko to chcę zrobić, nie chcę... Nic innego nie mam ochoty i tylko nauczyłem się, że jak coraz starszy się robię, to to moje kółeczko ludzi jest coraz mniejsze i nie wiem, czy ty mówiłeś mi o tym, że my żeśmy zgupieli, czy świat zwariował. Czy świat zwariował, czy coś, bo nawet nie można pogadać z ludźmi. Tak, na przykład poznałem dziewczynę, nie? I lewacje są dobre, wszystko jest elegancko. Ta dziewczyna ze Stanów? Ja ze Stanów, I żeśmy poszli na festiwal, tańczymy, wspaniały czas mamy, wszystko jest elegancko. Ale dlaczego żeś nie włożył zdjęcia na Instagram? Po co? Przecież to jesteśmy my. Po co ci Instagram? Po co mi jest mówić ludziom, co ja całkowicie robię? Przecież ja
przecież to jest moje życie, jestem private person, że nie chcę dawać wszystkiego. Mój biznes, moją muzykę, nie? Moje ćwiczenia, okej, okay, to położę tam chętnie. Nie? Na przykład, ale niekoniecznie już jak robisz kupę. Ale jak robię jakieś relacje z dziewczyną, którą naprawdę lubię, nauczyłem się ostatnim razem, że to nie jest takie dobre do roboty, nie? Bo to tego nie trzeba. Nie odchodzi nikomu, tylko mi. Tak. To jesteś ty i ja, nic innego nie potrzebujemy, ale dlaczego to jest takie ważne? I to... Żeby cały świat o tym wiedział. Co to znaczy? Przecież tego nigdy nie było wcześniej. Przecież nie... Jest taka presja mediów społecznościowych. I lepiej jest powiedzieć to ludzi, którzy naprawdę w moim kółeczce są, bo są ważni, tak, niż ludzi, którzy w mojej książce nie będą. Dokładnie. Ja tylko chcę rozmawiać z ludźmi, którzy są w moich książkach. Ta książka nie musi być książką telefoniczną. Nie musi wszyscy ich czytać. Tak. Tylko mogą przeczytać 3 osoby i będę bardzo wdzięczny za to, że przeczytałeś 3 osoby. Tak samo jak na przykład otwieram gym, nie? Nie chodzi pomóc 1000 osób, 200 osób czy coś. Ja tylko chcę pomóc jednego, może drugiej, może trzeciej. Okej, jak przyjdzie więcej, to przyjdzie więcej, ale o to mi tylko chodzi. To ktoś posłucha, chce coś pozytywnego ode mnie usłyszeć, chce się nauczyć coś ode mnie. Nie jestem dla wszystkich, ja to rozumiem. I nie chcę pokazać się wszystkim, bo to nie jest dla mnie ważne. Najważniejsze jest to, że relacje pomiędzy nami są dobre, że czujemy się wspaniale, że możemy się dotknąć, możemy potańczyć. I to wystarczy. I to wystarczy, nic innego nie potrzebuję i nie chcę. I to jest takie ważne, już te social media to tak nas prowadzi. Wszystko, od rana do wieczora, cały czas tylko patrzysz na kogoś innego, nie budujesz siebie. Ludzie zaczynają żyć po to, żeby zrobić tam zdjęcie. Na przykład ta dziewczyna, mówiłem ci przez telefon, ja nie tylko mówię o dziewczynie, wiem, że to dużo ludzi robi, ale idzie dziewczyna do gymu, założyła sobie taką, nie wiem, cisną, ma duże cycki, nie? Założyła sobie taką cisną bluzkę, założyła kamerę, dwóch facetów tam za nią stoi, ona ściąga powolutku bluzkę, żeby chłopacy zobaczyli. Jeden chłopak się zobaczył na nią przez sekundę, ona już zaczyna do niego: co ty na ciebie patrzysz? Dlaczego się do mnie patrzysz? I nagle to wkłada na Instagram, na to wszystko i szuka takie fake story ludzi, żeby jej... Atencję na atencję, siebie. Atencja, to jest to słowo? To jest... wiesz, ile tam dziewczyn naprawdę dostaje w dupę od chłopaków w gymach, w świecie, na ulicach, no to wszystko. A ty coś takiego ładuje, żeby mieć tylko atencję na to wszystko. To jest, czemu atencja? Co to jest? To idzie taką dziwną stronę to rzeczywiście. I to jeszcze nie jest prawdziwa atencja. To jest, o to mi chodzi, że to nie jest prawdziwe. Ty to próbujesz zrobić, żeby zarobić na tym pieniądze czy na tym coś i wychodzisz na to całkowicie odwrotnie. I ten świat jest taki dziwny tym wszystkim. Wiesz, najgorsze jest to, że ludzie to oglądają. Bo gdyby nie było zainteresowania, to by to się nie działo. No właśnie, i właśnie to jest problem, że po co ci to? Po co to oglądasz coś takiego? Przecież to jest... Może dlatego, że część z tych ludzi nie ma swojego życia albo jest nieszczęśliwa. Pamiętasz, kiedyś, dawno temu rozmawialiśmy o tym. To jest prawda. To jest najgorsza prawda, że musisz oglądać kogoś, kto udaje, kim jest, żebyś ty się lubiał, czy akceptował. Czy akceptował. Tak. Ale, że ktoś jest gorszy od siebie. A ty się wcale nie budujesz. Nie budujesz się niczym. Tylko oglądasz cały czas tylko ten weź książkę. Poucz się, nie? Cokolwiek. Też możesz się nauczyć wszystko na YouTube. Ale zobacz, to jest też tak dużo fajnych rzeczy w internecie. Pięknie jest. Jest ważnych, dużo. Super informacji. Całkowicie naprawdę jest można z tego korzystać. To jest też źródło wiedzy, nie? Doświadczenia. Czy... Jak dziwny ten świat jest, man. To jest ta... Nie wiem, czy... Nie wiem, czy tego, na przykład nie lubię ludzi, coraz mniej. Jesteś nimi zawiedziony. Powiem coś kobiecie czy chłopaku i on to weźmie na negatywne, ale nic nie powiedziałem, ale w jego głowie czy w jej głowie, nie wiem, co ona o czym myśli, czy on o czymś myśli, ale tylko negatywne jest, bo usłyszał coś, agresywnie na ciebie reaguje, nie? Tak. I nie wiem, a ja mówię, przychodzę do ciebie z miłością, ja nie mam żadnego w głowie nic, tak. Nic nie chcę negatywnego, o niczym nie powiedzieć. Ja jestem chłopak, który tylko mówi, co przychodzi do głowy. Bzdury czasami gadam i to tak twardo czasami mówię, bo to jestem ja, to jest mój styl. Ja nie powiem ci jakieś bullshit. Na okrągło. Na okrągło, tylko ci powiem na serio, czy lubię to, czy nie lubię, czy coś, to lepiej mi powiedzieć tobie naprawdę, co ja czuję, niż ci powiedzieć coś, co naprawdę nie czuję i później coś z tego wyjdzie, z dużego, nie? I reagujesz na to
całkowicie inaczej niż ja myślałem, że będziesz reagował na to. I tego nie rozumiem, dlaczego tak jest, dlaczego od razu ludzie wszystko myślą, że to, co powiesz, jest atakiem. Jest atakiem jakimś, tak, jak to tak, nie jest wcale atakiem, to jest normalna gadka. Ja, i jeszcze gorzej jest to, co mi się nie podoba, a teraz w Dubaju, co ja słyszę, że ty mi tylko mówisz to, co ja chcę słyszeć. Ty mi zamiast powiedzieć mi, że to zejdzie, nie zejdzie tydzień, tylko zejdzie 31 dni, to ja bym się lepiej czuł, jakbyś mi powiedział prawdę, że to zejdzie 31 dni, a nie powiedz mi, że za tydzień i za tydzień do ciebie dzwonię, pytam się, gdzie jest to, a tego nie ma i nie odbierasz nawet telefonu, dopiero mi dzwonisz dwa dni później, a co się tam stało tego wszystkiego, a to jest bullshit. A, znam. Czemu nie możesz mi powiedzieć, kurde, prawdziwego tego, co się stało? Okay. Bo ja ci powiem naprawdę, ja ci powiem dokładnie, ja ci powiem, że nie mam pieniędzy, zostało mi 40 zł w banku i czekam na, jak sprzedam te 2-3 membership, żeby ci sprzedać, to powiem ci od razu, to bez problemu, ja nie chowam niczego. Ja wiem, ile ja mam, nie jestem chłopakiem z ego, nie jestem chłopakiem, który będzie ci bzdury mówił, ja ci powiem naprawdę, co się dzieje u mnie. Ale chcę to sam, ten sam szacunek, chcę z powrotem od ludzi i trudno je znaleźć. I jak znajdziesz, to znajdziesz tylko tyle i myślisz, że to prawdziwy człowiek jest, ale to nie jest. Jak znajdziesz, to zadzwoń do mnie. Znajdziesz? Ja szukam, ale nawet nie szukam już, nie szukam. Nie szukam, nawet nie chcę szukać, bo nawet się nie opłaca. Lubię być w ciszy. Jestem spokojnie wtedy. Jak ktoś wejdzie w moje życie i poczuje coś dobrego, okej. Okay. Podam rękę i pogadamy, ale już od razu poczuję coś, że nie jest tak, to nawet nie chcę z tobą gadać wcale, odchodzę już. Nie chcesz tracić czasu. Nie chcę. Chcę stracić, ja tylko mam czas na to wszystko, co ja chcę zrobić z kimś, z ludźmi, którzy są prawdziwi. Moje kółeczko jest coraz mniejsze i jest okej z tym, bardzo się cieszę z tego, innych nie potrzebuję. Albo robimy tak, jak mówimy, a jak nie, no to lepiej już nie rozgadać wcale, bo tego nie potrzebuję od ciebie. I ja. Jakby było fajnie, bym miał tego, no, twin brother, jakby miał, jak się mówi to, twin? Brata bliźniak. To by było ciekawe, jakbyśmy byli tacy sami. Byśmy mieli fajne gadki, a dlatego są grzybki. Grzybki to jest mój drugi brat. Ale mówię ci prawdę, wiem, że to mówię cały czas, ale mam takie piękne rozmowy ze sobą na grzybkach. Tak możemy, naprawdę, szukam ludzi, którzy mogę zrozumieć głęboko. To może ty masz brata bliźniaka? Może mam. Ale wiesz, szukam tych ludzi, którzy naprawdę możemy pogadać o życiu. Co to było, jak to było, co ja myślę, co się stało, dlaczego się stało takie rzeczy. I to jest trudno pogadać, bo nigdy ci nie powie coś prawdziwego. Zawsze ktoś coś myśli, że to słowa, co ja użyję, że ja wezmę twoje słowa i coś z nimi zrobię. Czy sprzedam komuś innemu, czy opowiem o tobie komuś innemu, że ty jesteś niedobrym chłopakiem, że to się stało w twoim życiu. Ja nigdy tego nie zrobię. Ja uwielbiam posłuchać ludzi, którzy naprawdę tak głęboko mogą ze sobą pogadać i ze mną pogadać. Wchodzą w życie. Nie? Wchodzą w życie i naprawdę możemy pogadać o takim czymś. I są to, co powiedziałeś, są zdolni, żeby o tym otwarcie. Otwarcie gadać i się nie boją, i się nie boją konsekwencji. Twój polski. Coraz lepiej, ja. Konsekwencji z tego, co oni powiedzą. Tak. Bo ja się nie boję. Obojętnie. Ja mu ci powiem prawdę, obojętnie co, czy myślisz dobrze o mnie, czy nie myślisz o mnie, to mi to nie ma żadnego, nic do tego nie mam. Lubisz mnie, czy nie lubisz mnie, I don't care, I don't give a fuck, normalne, to mi nic mi nie daje. Ale czuję się dobrze, jak ci naprawdę powiem, jak jest w mojej głowie i o co chodzi. I jak to ci powiem, wszystko jest elegancko wtedy. Jest prosto. Jest prosto. I dlatego, wiesz dlaczego? Ja ciebie kocham, bo my naprawdę możemy ze sobą pogadać. I ty wiesz dobrze, że ja nic ci nie powiem, żeby cię zniszczyć. I wiem, że ty mi, ale ci powiem prawdę. Ale ta prawda jest z dobrego serca, z dobrej strony, nie złej strony. Nie ma w tym złej woli. Nie ma żadnej. I ty tak samo o mnie myślisz. Ja wiem to. I tak samo czuję się o mnie, że możemy naprawdę głęboko z tobą pogadać o różnych rzeczach i nic z tego nie będzie. Będzie tylko dobre rewelacje i no, słuchaj, i czyste. 65 tysięcy osób obejrzało naszą rozmowę. To znaczy, że chyba nasz ostatni podcast, tak, 65 tysięcy wejść. To chyba jest taka potrzeba właśnie, bo mówisz o tym, że coraz mniejszy jest krąg, coraz trudniej o tym rozmawiać, ale zobacz, to jednak jest coś w tym, że ludzie potrzebują tego. Okej, to posłuchaj.
Wiesz, jakie dostajesz wiadomości. Robimy ten zlot polski podziemny pogatów za miesiąc. Tak. Bo ja chcę zobaczyć, czy są ludzie tacy same, że możemy naprawdę głęboko pogadać. I ale wiesz, wczoraj na gali podeszli ci chłopcy, pytają, podziękowali. Kiedy następny. To jest świetne, może to jednak, podoba. Bo no z jednej strony to, co mówisz, to trudno się nie zgodzić, to jest coraz trudniej, ale może jeszcze wiesz, skoro nas oglądają ludzie, mówią, to jest naprawdę fajne, to może jest jednak taka potrzeba. Spotkamy się o 12, bo powiedzmy sobie o 1 do 5 na Placu Kultury, tam przy Placu Kultury, a zrobię na przykład Free Hugs, sticker na bluzki. Jak będą ludzie chcieli to sobie zrobić na koszulkę, żebyśmy takie spotkanie. Zrobimy też dwóch takich niedźwiedzi, takich miłych niedźwiedzi, łysych. Ten nasz pomysł. Zrobimy, że oni sobie dają przytulenie, czy te wsparcie robią ze sobą. Tak. I to włożymy na plecach, czy na przodu z tej z bluzki. Będzie ktoś chciał to zrobić z nami, pokazać się, czy to będzie dwóch osób, czy pięć osób się pokaże, czy dziesięć. Ja wiem, że ja tam będę z tobą i będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy będą chcieli. Czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, to jest też obojętnie. A wiesz co, wtedy pogadamy ze sobą. I wtedy pogadamy ze sobą, to będzie, to jest dla mnie ważne. Ważne jest tego, że nie widzę tego dużo. Nie widzę już ludzi, którzy trzymają ręce ze sobą. Widzę młodych ludzi, że trzymają ręce ze sobą, nie? Bo wiesz, seks jest bardzo ważny w tych latach 20., tych 18., 20., nie? Ale starszych ludzi ze sobą, że tak chodzą z uśmiechem, 30-latki, 40-latki, już tego nie widzisz. Okay. Jest trudno tego zobaczyć. Na przykład siedziałem wczoraj, żeśmy się przeszli przez tę ulicę i ja bardzo lubię oglądać ludzi. I widzę tych młodych zakochani, nie, bo to jest ważne, ale tych starszych osób, 40 lat, 50, już to nie widzę, co widziałem w tych, no, w tych 20 lat temu. Nie? Czy nawet 30 lat temu, jak byłem młodszy, że mama z tatą chodzili z ręką, babcia z dziadziem chodzili tak. Zszokowałeś wczoraj panią w Kielcach. Oj. Tak, zaszokowałem też lodami. Ona podeszła, bo mamy taki zwyczaj, że w dniu gali idziemy na spacer, jak Krzysiek jest w Polsce i sprawdzamy lodzie. Krzysiek kocha lody. Idziemy gdzieś do jakiejś dobrej lodziarni w mieście, w którym jesteśmy. No idziemy sprawdzić lody. I tak też było, słuchajcie, że byliśmy wczoraj w Kielcach, Krzysiek znalazł lodziarnię, mówi, idziemy tam wszyscy. No z moim synem poszliśmy z Krzychem, stanęliśmy w kolejce, rzeczywiście wspaniałe lody, lodziarnia pyszna. No i ja stoję pierwszy w kolejce, wziąłem gałkę lodów, a to takie naprawdę domowe lody, tu naprawdę ich było dużo. No i mój syn też wziął sobie tam jedną kulkę i na końcu stoi Krzysiek i stoją takie opakowania, lody na wynos i jedno było 1,5 kg i Krzysztof mówi, a to ja poproszę to opakowanie. A wybrałeś tam kilka dobrych, rzeczywiście byłeś za bardzo zadowolony z tych czterech, lodów. Bardzo dobre. I pani mówi, a zapakować w torbę? A Krzysztof mówi, nie, proszę nawet nie zamykać, ma pani łyżkę? Słuchajcie, no oczywiście zjadł Krzychu te lody, był bardzo zadowolony i my wychodzimy, a ta pani mówi do mojego syna, czy ten pan naprawdę zjadł te lody? A ja wiem, że ty byś zjadł jeszcze drugą porcję, żebym poszedł na steka, bym poszedł na hamburgera, na pizzę, to nie jest problem. Ale wiesz co, ci powiem, dlatego ja tak ciężko trenuję teraz, bo ja lubię skosztować dobre jedzenie. Chociaż to raz w tygodniu jest, że mam taki cheat meal, mogę powiedzieć, że jem wszystko, co ja chcę. Ale i dlatego to robię, dlatego ciężko haratam. Ale ty też wiesz, ty bardzo dobrze znasz swoje ciało. Ja pamiętam, jak ty pracowałeś z węglowodanami, jak myśmy się poznali, jak tam odcinałeś, potem dokładałeś te węgle i doskonale wiedziałeś, jak twoje ciało zareaguje. I to mówisz, zobaczysz, jutro będzie tyle i tyle na wadze i tak będę wyglądał i następnego dnia rano wszystko się zgadza. Nie? Przez te lata pracy, kiedy trenowałeś kulturystykę i potem sporty walki, to prowadziłeś to naprawdę, znasz siebie jak nikt. W tym tygodniu robię swoje lody. Zaczynam próbować
zrobić swoje. A no właśnie, chcesz wprowadzić w ogóle jeszcze do tego jedzenie tam u siebie w klubie, nie? Nie jedzenie, słodycze, zdrowe słodycze. Wiesz, chcę najpierw zrobić ludzi, którzy przyjdą, żeby 3-4 kilo nadgarnieli, jak się mówi, przytyli, a później przyjdą do gymu, żeby zniszczyć. Kółeczko będziesz wyszło. Będziesz ich karmił. Przyjdziemy trenować, później na ciasteczko, później na lody. Przerwa na muzykę i idziemy z powrotem na drugi dzień. To jest dobry biznes wtedy, ty nigdy nie odejdzie ode mnie nikt. Ja jeszcze zrobię dobre lody, jeszcze zrobię dobry trening. Chyba już jesteś dobrym biznesmenem. No zaczyna się powoli, jest trudny okres. To jest najtrudniejszy okres mojego życia teraz, mogę powiedzieć. Bo mam 45 lat, mam nic. Po raz to czułem, jak miałem 18 lat, czułem to, nie? Wyszłem z domu, Ty mi wczoraj powiedziałeś, że tutaj w Polsce, jak chłopak ma 21 lat, syn twój, czy obojętnie kogo, że government od ciebie bierze pieniądze za niego dalej. Że jak on idzie do szkoły, czy coś takiego. A mówisz o alimentach. Alimentach. Że musisz płacić, tak, ten obowiązek alimentacyjny nie ustaje. Tak? Jakie to jest głupota? To jest taki przepis, że wiesz, może się dziecko uczyć, nie wiem, do 30 roku życia i teoretycznie może pobrać alimenty. Chłopie, mój syn w 18 lat ma, bum, kopię go do dumy, idź tam, to jest twoje życie. Znajdź sobie, co masz znosić. Nie wiem, jak jest w Stanach, wiem, że w Wielkiej Brytanii to jest określony wiek. Fuck man, jeżeli płacił alimenty do 18 latu jego życia, i that's it. To jest, man, wychowałem go, dobry chłopak, dobry ma na głowie, wie co chce, wie co ma zrobić. Niech on sobie zrobi błędy, niech się nauczy. Wiesz co, ja wyszłem z domu, jak miałem 18, jak szybciej, 17 lat miałem. Powiem ci, że tu w Polsce jest mnóstwo takich rzeczy, które wymagają korekcji, naprawy. Między innymi jest to prawo i to w takim szerokim bardzo pojęciu. Ono nie działa zupełnie dobrze i naprawdę jest mnóstwo tego typu problemów, które dla ciebie, tak jak mówisz, że dla ciebie to jest zupełnie szok, tego jest mnóstwo. Jakim dupem możesz być jako człowiek, jako chłopak, który ma 20 lat, 21 lat, że ty dalej prosisz swoich rodziców o pomoc? Że ty dalej musisz mieć to i to? Przecież, jakby nie byłeś dobrze wychowany, że jak miałeś sieć rodziców, nie? Gówno z rodziców miałeś, rozumiem to. Nawet nie powinieneś być na tym świecie. Wszystkie rodzice, nawet i ty, rozumie to. Ale jak ty byłeś dobrze wychowany, że rodzice naprawdę haratali, pomagali ci i widzisz, że jak oni ciężko to próbują załatwić swoje życie i ty jeszcze o nich chcesz więcej, przecież dali ci takie piękne życie, pomagali ci, zrobili ci, zbudowali ci jakiego dobrego człowieka. Ty, man, chłopie, dziewczyno, masz świat, to jest twój, rób co chcesz, rób jak chcesz. Ucz się, naucz, zrób sobie błędy swoje, bo ja nie chcę, żebyś robiła moje błędy, dlatego ci nie powiem o moich błędach, sam sobie naucz swoje błędy i żyj jak chcesz żyć, a nie jeszcze dalej przychodź do mnie. Ja na przykład miałem taką sytuację finansową, a nie inną i po prostu nie mogłem syna wesprzeć w ten sposób, więc jakby dałem mu możliwość, żeby się rozwinął zawodowo, mogłem mu i chociaż w ten sposób mogłem co zrobić. Także to. I on teraz jest taki, że wiesz, on mi pomaga tak naprawdę. Przecież my dobrze wiemy, że może 10% ludzi na tym świecie mają pieniądze na to, że pomagają swoim, że tyle mają pieniędzy do tego, a resztę normalnych ludzi żyje z czeka do czeka. Ze spłaty karty. Z karty, z tego, że to jest normalne życie, nie? Bo ten świat jest tak ułożony, że Modern slavery, bo praca jest slavery i szkoła jest slavery. Czyli dają naprawdę, cię uczą, jak być pracownik dla governmentu, nie? Nic tego nie uczą i do ciebie dolać pieniądze. Dają ci możliwość wzięcia kredytu. I musisz spłacić to wszystko całe swoje życie, nie? Dokładnie. Ale, man, wiesz, jak jesteś, nie wiem, dobrym człowiekiem na świecie, to twoje rodzice, na przykład jestem tak dumny z moich rodziców, że oni w latach 30. mieli 30 lat, mieli dobrą robotę. Mama pracowała w PKO, tata pracowała w Hucie Katowice i chcieli polepszyć swoje życie swoich synów i wyjechali z Polski. Ja jestem im taki winny, że nigdy o nich nic nie będę prosił, nie chcę nic prosić. Musiałem poprosić o pomoc, bo nic nie miałem, naprawdę. Ja jako chłop, który ma 45 lat, musiałem zadzwonić do rodziców, powiedzieć, hej, czy chcecie zainwestować w mój biznes? Mieli pieniądze, chcieli zainwestować, pokazałem im, jaki zwrót będą mieli, za ile lat będą mieli to wszystko, biznes, że nie. Ale man, płakałem, że to zrobiłem, bo tego nie chciałem zrobić, ale ja im to wszystko zwrócę.
I to jest pierwsza rzecz na mojej myśli, że na liście. Pierwszy mój check wyjdzie z tego, co tego, to idzie od razu do nich, bo to, man, to jest coś pięknego i man, to mi nawet muszę teraz do oczu. I to jest a propos takie... rodziców, dokumentów, polski paszport. Ja i za tydzień idę brać polski paszport, jeszcze też będę prawdziwym Polakiem. Jeszcze mam PESEL, mam paszport, a zrobię sobie dokumenty polskie. Okay. A będę teraz mógł otworzyć swoje konto w Polsce, za miesiąc. Teraz będzie KSW mi płaciło na to konto, zamiast teraz tego, co się dzieje. I będę podatek spłacał z tym wszystkim, bo chcę zrobić to wszystko na serio. Wszystko się układa powolutku. Ja, bardzo fajnie. Jak gala wczoraj. Ale nie wracam do Polski. Na razie. Nigdy nie wiadomo. No. Nigdy nie wrócić wiadomo. Do Polski na festiwale to chętnie, bo cały czas mi się teraz pytają, a idziesz na Audio River Festival, tego to wszystko bym chętnie pojechał za tydzień, jest, bo było świetnie, ale tym razem nie mogę, bo biznes otworzony jest, ale... No za rok. Ale za rok na pewno przyleci. Powiedz, jak gala wczoraj ci się podobała? Ja... Ciekawe miejsce, nie? Bo to zupełnie innego. Nigdy nie byłem w Kielcach. A wiem, że to jest niedaleko, tam gdzie się urodził, jakieś chyba półtorej godzinki do Stalowej Woli, coś takiego. Nigdy nie byłem w Kielcach, albo jak byłem malutki, to nie pamiętam, ale to było piękne, man. Takie fajne otwarcie było, jeszcze masz te skały, to wszystko, te światła, jeszcze ten deszcz tak pięknie leciał, jak to wszystko się zaczęło, a pokrupiło na nas troszeczkę, ale to było fajne. Patryk Surdyn, chłopak, który przegrał pierwsze dwie walki w KSW i dostał w dupę dobrze. To jest chłopak, który zdecydował się, że zamiast być załamany z tego, co się stało, przegrałem dwa razy, idę praktykować codziennie to, co jestem niedobry w tym, grappling, jiu-jitsu, to wszystko, i zaczęło się zmieniać. W ciągu jednego roku, co zobaczyłem, jak przegrywał, wygrał te ostatnie walki, teraz całkowicie inaczej walczy. Rusza się całkowicie inaczej. To zrobił to, co powinien zrobić jako fighter, że zamiast być załamany, o to wszystko, a już mam dosyć tego wszystkiego. No, wziąłem to, co się nie nauczył dobrze, nauczyłem się elegancko. To, co byłem dobry, jeszcze poduczyłem się, jeszcze jestem lepszy. I założył się teraz, jakby byś go włożył w rewanż z tym, co przegrał. To byłby inny zawodnik. Całkowicie inna walka by była. Bo to jest naprawdę mądry chłopak, który rozumie, co się stało, dlaczego się stało, co mam zrobić, żeby się polepszyć. I idziemy. Nic nie mówi, nic nie gada, wchodzi do klatki, robi co ma zrobić, wychodzi, idzie dalej. O! Jak ja bym dostał srebrny puchar, srebrny puchar za przegranie walki, to bym go wypieprzył z domu w pierwszej sekundzie. Nawet, chociaż ty bym tego nie zrobił, bym chciał to wziąć i wyrzucić z tego, z klatki, bo to... Nigdy nie zaakceptuję pucharu za złoto, za srebrny, za żebne co. Co by, za drugie miejsce. Przyjdziesz do mnie do domu. Popatrzcie, ludzie, jakie piękne mam puchary. Wszystkie srebrne. Fucking srebrne. Jest, bo przegrałem walki. Kto ci to pokaże? Pokażesz coś takiego komuś? Nie. No, naprawdę. Byś pokazał? Nie. Popatrz, zrobiłem, jest nas dwóch. Zrobiłem drugie miejsce na zapasach jakiś. Będziesz to trzymał? Fucking nie będziesz tego trzymał. Ja tego dalej nie rozumiem. Dostałem puchar raz. Przegrałem walkę. Amatorskie w Kanadzie było, pojechałem do Calgary, przegrałem, nie, decision, przegrałem, okej, naprawdę przegrałem, wiem, że przegrałem. Dał mi puchar, wyszłem z fucking z pokoju, wyszłem z tego hali, idziemy do vana, żeby siąść, od razu w garbage wrzuciłem, jeszcze sobie rozwaliłem to wszystko. Man, nie, po co? Nikt nie chce pucharu o drugie miejsce. Okay. Jak chcesz puchar o drugie miejsce, to masz jakiś problem. Z tobą jest jakiś problem, że ty akceptujesz puchar za drugie miejsce. To jest to samo, jakbyś mi dawał, kurde, jak teraz dają dzieciom za ostatnie miejsce. Tak. Jest nas dziewięciu. O, popatrzcie, dostałem dziewiąte miejsce. Medal. Fucking. Tego jest niepotrzebne. Nikt nie chce za drugie miejsce. Obojętnie w czym życiu nie chcesz za drugie miejsce nic. Może jest nas milion ludzi, okej, rozumiem to. Drugie miejsce, jak jest milion ludzi, rozumiem to. Jest dobrze. Ale jest nas fucking dwóch. I ja zrobiłem drugie miejsce, jeszcze dostałem w dupę, mam czarne oko, kurde, ego nie mam i ty mi dajesz puchar. I mam to jeszcze zaakceptować. Fuck off. Tego nie rozumiem. Uwielbiam KSW, jest wspaniałe. Traktują naprawdę chłopaków elegancko. Ten pokaz jest piękny, co oni robią. Te introduction to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, co ja widzę. Bo naprawdę
sparają swoich zawodników, nie? I wiesz co, i rozumiem to, że dolar jest całkowicie 3,5 razy większy niż polski złot, ale dalej przynoszą chłopaków z Europy, z Ameryki, z Brazylii, tak, i płacą im w euro i to wszystko. I to musi być tylko duży koszt. To jest coś pięknego, bardzo mi się to podoba. Ale k***wa, man, nie dawaj komuś drugie... Prawdziwy wnioskujesz chłop... o zdjęcie srebrnych pucharów. Nikt nie chce mieć zdjęcia srebrnych pucharów. Ja bym nigdy nie zrobił tego. Nie rozumiem tego. Ten, co wygrał, złoty puchar mu dajesz, dajesz mu medal, proszę bardzo. Ale ja jako przegrany, czy myślisz, że ja będę chciał fucking na tym zdjęciu stać z srebrnym pucharem? Musi być coś złego z tym. Tak, nie dawaj mi tego, ja nie chcę. Kaczmarczyk wczoraj dostał ten puchar od razu do trenera, grawał mu, ja fucking nie chcę od razu. To chciałem powiedzieć, że bardzo często ten puchar niesie trener. O ja rozumiem, ale co później z tym robisz? Oni muszą to wyrzucać chyba, nie? Nie wiem. Przecież nie wejdziesz do domu z nimi i powiesz sobie na mantle, to jest to fireplace mantle, tam gdzie masz puchary, położysz sobie. Nie położysz tego pucharu tam, co położysz? Popatrzcie, sześć drugich miejsc zająłem w KSW, ostatni 6 gal. No faktycznie. I to przepraszam, tak mówię, ale to... Ja te... A to jest ten twój ząb sportowy, mental sportowy. To jest, ale to nie tylko ja? Come on, mi się wydaje, że każdy, który... Nigdy o tym nie myślałem, powiem ci szczerze, zaskoczyło mnie, bo wspomniałeś mi o tym chyba wczoraj, czy dzisiaj, jak wracaliśmy. Jakbyś mi dał kasę, jakiś bonus, to troszeczkę inaczej, okej, okay, przegrany bonus jest tyle, że tyle, to wszystko, okej, okay, rozumiem. Okay. Ale pucharu ja nie chcę, srebrnego pucharu za nic. Jest olimpiada, jest nas 20, 30, 40, pracowałem ciężko, jestem pierwszy z mojego państwa, okej, okay, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, fucking piękne, rozumiem, bez całego świata. A tutaj jest tylko ja i ty. Ty dostałeś, ja dostałem od ciebie w dupę, jeszcze mam akceptować puchar za drugie miejsce. A jaka jeszcze walka ci się podobała? Romanowski, chyba te 3 kilo, które nie zgubił, naprawdę było dobre dla niego, bo był 2 razy szybszy niż go widziałem, 2 razy silniejszy był. Świetnie. Albo Grzybek zwolnił się. Tak, to jakby ta rodzina, ten dom, to dziecko go zmieniło troszeczkę. Posłuchaj. Wiesz co, rozmawiałem dzisiaj z nim rano. Bo jak przyszedłem do... bo my mieszkaliśmy w innym hotelu i przyjechaliśmy. Mm-hmm. I tak się stało, właśnie że... chciałem się spytać o ciebie, bo widziałem, że jeszcze rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, tak. Ja. I Andrzej był na dole i akurat karmił swoją córeczkę. Zresztą ja. Pięknie to wyglądało. Urocza to wyglądało, tak. I rozmawialiśmy, wiesz, i on mówił, że od momentu złamania tej nogi... Jak wrócił, nie... Myślał, że jest wszystko okej, okay, ale ta kontuzja, zresztą potworna kontuzja, gdzieś niestety od tamtego czasu mówi, że nie może tego znaleźć. Ja mu powiedziałem, wiesz co, po prostu odpocznij i zobaczysz, co dalej. Nie. Tak to, co powiedział wczoraj, że on nie chce kłaść rękawic, nie. On się po prostu musi zastanowić. To są emocje, na szybko. O, rozumiem to. Może po prostu jest tak, że musi rozpalić w sobie ogień, wiesz, na nowo. To, słuchaj, ten chłopak wyrobił świetne walki i naprawdę dawał emocje niesamowite. Wiesz, ta walka z tą nogą złamaną. Może to, ja mówię, po prostu odpocznij, nie spiesz się z niczym, nie? Jak on zaakceptuje, że ta noga nigdy nie będzie tak sama, że będzie troszeczkę wolniejszy, że nie będzie aż szybki, jakby wcześniej, i poprawi te błędy, co naprawdę musi poprawić, że te rękawice jego nie są wysoko przy twarzy, bo naprawdę on opuszcza te ręki bardzo szybko po każdym ciosie, nie trzyma je wysoko. No i też schodził mocno na siatkę. To, i schodzi spotko. I właśnie wtedy potrzebujesz te największe bloki. Wiesz, Tomek, bo to też jakby nie można nic zabrać, bo Tomek prowadził tą walkę w sposób siebie. Piękne. Ściągał go na siatkę. Był dużo szybszy. Także to też nie można jemu tego zabrać. Ale ci powiem, kontuzje niszczą głowę od razu. Jak było u ciebie? Miałeś tak poważne kontuzje i wracałeś po długim czasie. Ja wiedziałem, że już nie będę takim samym. Po tej gali, w Australii z Stefem Bonarem, to była moja największa, najlepsza walka na świecie. Gdybym walczył o pas w tym czasie, bym wygrał, to na pewno. Ale z tego, że tak połamany był po tej walce, bo miałem taką trudną tą historię tej walki, że żeśmy trenowali tak ciężko na to, bo chciałem naprawdę pokazać coś pięknego, żeśmy tak się zniszczyli w tej walce.
jeszcze od razu mieliśmy ten rewanż, że nawet nie miałem szansy wygoić się, już nawet z nosem złamanym dalej walczyłem, nawet nie miałem szansy już z nosa naprawić. To wszystkiego byłem połamany, kości mnie tak bolały, kolana mnie tak bolały, że nie miałem szansy się wyleczyć z tego wszystkiego, bo nawet nie chciałem się wyleczyć, chciałem od razu na samą walkę, bo czułem się, nie, wiesz, jak wygrasz, to od razu idziemy. Ale wiedziałem, że już tego, co pokazałem w tym 110, już nie będzie tak samo, bo czułem to. Wiedziałem już po pierwszym treningu, jak wróciłem, że o, coś tu jest, już nie jestem taki szybki. Okay. I wiedziałem, że okej, te następne walki będą coraz trudniejsze i muszę się przygotować troszeczkę inaczej. Muszę troszeczkę inaczej trenować, już nie mogę takie skakać, jak skakałem, nie mogę już kopać, jak kopałem. Musiałem się uczyć troszeczkę więcej, iść, ale wiedziałem, że w latach 33, 32 to już trudno się nauczyć takich rzeczy, nie? Już coraz starszy się robisz, już to ciało nie chce chodzić tak samo. Ale zaakceptowałem to wszystko i wiedziałem. Wiedziałem, że ja zawsze będę middle class. I było okej dla mnie, nie było problemu. Próbowałem, trenowałem ciężko, byłem świetnym trening partnerem, świetnym trenerem byłem, to wszystko. Fighterem, robiłem co mogłem. I jak zaakceptujesz to, co się działo, stało, czy jak on zaakceptuje to, że nie będzie tak szybki, że się nauczy te rzeczy, które naprawdę potrzebują troszeczkę więcej i zdecyduje się, czy rodzina odejdzie od niego w tych czasach, co musi trenować, żeby on naprawdę miał 3-4 miesiące dla siebie i ta córka będzie z boku, z żoną i z domem, okej, wtedy może wrócić. Jak tego nie puści, jak ta rodzina jemu powie, nie, my chcemy, żebyś był z nami, były, skończ karierę, bo niczym nie będziesz. Będzie bardzo trudno, bo to jest nowa, przecież popatrz, ten uśmiech, co miał wczoraj, w ostatnim tygodniu nie widziałeś tego uśmiechu na żadnym wywiadzie od niego. Ten uśmiech, co widziałem z córką, co miał dzisiaj z rana, nie zobaczyłem na ani jednym wywiadzie z nim, nie zobaczyłem w klatce przed walką, nie zobaczyłem nic w żadnych wywiadach, czy na weigh-ins, jak on stał. Ten uśmiech to był prawdziwy uśmiech. To było coś pięknego. To chciałem powiedzieć, że wiesz co, no są różne etapy w życiu. Może są. Może dziś jego innym etapem życia jest właśnie rodzina, no właśnie. Dom. I to nie jest nic złego, nie? I to ale też fajne jest to, że on o tym mówi. To powiedział wczoraj, bo to słyszałem akurat po walce, nie? Że nie. I mówi o tym otwarcie i to też jest to jakiś tam inny etap życia, tak? No. Weź sobie 6 miesięcy off. Nawet rok możesz wziąć off. Mówię, i trenuj dalej jako hobby, ale nie trenuj dalej jako fighter. To, co kiedyś zrobił Mamet. Ja. Idź potrenować, idź się naucz nowych rzeczy. Ale bez ciśnienia. Bez żadnego ciśnienia. Nie myśl o walkach, myśl o swojej rodzinie. Przynieś córkę ze sobą na trening z żoną, pobawisz się, potrenujesz, spróbujesz nowe rzeczy. Może tą pasję znajdziesz o drugi raz może się obudzić troszeczkę. Może to ciało nareszcie się ugoi troszeczkę więcej, bo nie będziesz tego presu, tego stresu miał w głowie i w ciało. Gdzieś tam coś przeskoczy w tą dolną stronę. Tak. I może wtedy, jak będziesz naprawdę miał ochotę wrócić, wróć, ale nie śpiesz się z tym wcale, bo niepotrzebne to jest. To, co się stało z te ostatnie dwie walki, to mówi ci teraz głowa i ciało, że ho, potrzebujemy troszeczkę czasu. Tak. Musimy pomyśleć. No ja jeszcze bardzo żałuję walki Pietrzaka, bo powiem ci, że też jestem jego fanem i bardzo mu kibicuję. I miał już chłopa, akurat widziałem kawałek, miał już naprawdę, był bliski tego, żeby go, jest mocny ten facet. Kopnął go w głowę, Hoj jeszcze wstał z tego i wrócił i załatwił. Ale to w ogóle, że wstał po takim kopnięciu. Ten chłopak, słyszałem o nim, że on w Vale Tudo walczył niedawno. Tak, na Bernhardt-Naku. Robił Vale Tudo z kolanami na głowę, na ziemi i to wszystko. Ja, mocny mental, nie? I wiesz to, i to coś mi się podobało, że po polsku tam go dał, ma polską dziewczynę. Tak, naprawdę, na interwiu był z nimi, po polsku to troszeczkę powiedział, parę słów. To jest chłopak, który prawdziwy fighterem jest, taki twardy. Chociaż wygląda na twardego. Właśnie tak, ale on... taki chłopczyk tak wygląda, nie? Taki fajny, taki California surfer boy, nie? Tak ale wygląda. Ale wszyscy mówią, że on w ogóle ogólnie, bo ja nie miałem okazji z nim rozmawiać, że bardzo kulturalny, sympatyczny facet. Ja bardzo, świetny jest. Ma coś do powiedzenia, że bardzo fajny ten człowiek. Bardzo pięknie walczył, rozumie wszystko. To jest chłopak, który ma ale ma instynkt walki. Ma instynkt walki, właśnie o to chodziło, że to jakby tam, gdziekolwiek się urodził, to uczył się na dużo, jak był młody, na pewno. Bo to nie jest łatwo nauczyć się tego. Nie jest łatwo nauczyć się tego. No i wczoraj UFC, nie wiem, czy miałeś okazję się przyjrzeć? A widziałem wyniki, ale nie widziałem walk jeszcze. Widziałem tylko Gustafsona knockout, jak przegrał. A Cormier napisał taki wpis, że
No, jest czas. Jego zdaniem to jest też czas już Gustafsona, że ta szczęka już nie jest w stanie znieść tak dużo i trzeba zejść. Jak się mówi słowo threshold po polsku? Nie. Każdy fighter na świecie ma limit, gdzie może być uderzony. Threshold to trash jak śmieci? Threshold? No, threshold to jest tak jakby, że jak przejdziesz po to, to już nie wrócisz. Okay. Już nie będziesz taki sam. Okay. Rozumiesz, na przykład Rory McDonald z Robbie Lawler. Rory McDonald po tej walce już nigdy nie będzie taki sam, jak był. I widzimy to. Tak. Już my widzieli to. Gustafsson po walce z John Jonesem i po walce z Cormier już nigdy nie będzie taki sam. A uważasz, że tą z Jonesem wygrał walkę? Ja wygrał. Wygrał 3-2. Wygrał 3-2. Ja też tak uważam. To była walka, gdzie powinien naprawdę wygrać. On powinien być czempionem wtedy. I mi się wydaje, że John Jones też tak myśli. Ale nie wiem, czy myśli, czy nie, ale mi się wydaje, że... Mówią o jego powrocie teraz. Nie no wiem, ja też będzie walczył. A teraz słyszałeś, że będzie Machajew. Nie, Machajew. Ten. Ja, jak mówię. Tak. Diaz pomiędzy... Tak, z tym wysokim... Chimaev. Ja. Będzie fajna walka. Ale też Diaz, kurde, za dużo. Ale Diaz, Chimaev, moim zdaniem, Chimaev go zniszczy. Ale... No, oczywiście chętnie to obejrzę. Ta walka będzie świetna walka, bo nie coś się stanie. Na pewno się świetnie sprzeda. To Diaz Brothers to są tacy chłopaki, że to są prawdziwe chłopaki. Bo teraz na świecie są chłopczyki, chłopaczki, nie? Chłopcy. A to są chłopaki. A to są fucking silne chłopaki, które rozumią i wiedzą, co to jest być twardym. Ale powiem szczerze, wiem, że wypowiedział się o tej walce Dana White. Nie obejrzałem tego, jak uzasadnił, dlaczego to zestawienie powstało, ale no nie wiem. A propos zestawień, Dariusz Gamrot, co myślisz? Ja, będzie świetna walka. Gratulacje wielkie dla Gamrota. Ale wiesz, że Mateusz jest nawet, u bukmacherów jest faworytem, wiesz? Nie, okej. Faworytem czy jest, czy nie jest, ale... O, ta waga w tym, oni taka są równie wszyscy są. Numer 1 może pobić, numer 15 może pobić numer 1 na pewno. To jest taka bliska tego, że obojętnie, czy jesteś na pierwszym, drugim, czwartym, czy czternastym, każdy może pobić każdego. To jest taka silna waga jest, że nie wiem, ale wielkie gratulacje dla Gamrota, co on robi, jak on trenuje, co się stało po tej pierwszej walce, że jak przegrał, jak on wrócił na to wszystko, że nie się załamał, że to wszystko naprawdę ma silną głowę. To jest chłopak, który ja powiedziałem... Wiesz, on wiedział, że to wygrał. No, to wynik taki, jaki jest, taki jest, ale wszyscy wiedzieli, nawet przeciwnik wiedział. Nie? Powiedziałem od razu po KSW, że to będzie chłopak, który będzie czempionem w UFC. Myślisz, że będzie? Będzie. Zobaczysz, że będzie. Będzie walczył o pas. Ja byłem pewny, że na początku mówię... Za mały. Tak. Za mały, że nie mam mięśni na sobie wybudowanych. Ja mówię, no pierwsza dziesiątka na pewno, potem po tych następnych walkach mówię, nie, no na pewno będzie Mati w pierwszej piątce, ale no teraz to rzeczywiście... On ma coś, myślę, że ma to... Tak. To jest taki chłopak, który naprawdę ma szansę, nie ma momentu, gdzie on się nie rusza. Zawsze coś jest. Wiesz co, zawsze się mówiło, że ma świetny parter, świetne zapasy, z tą stójką jest różnie. Bam, znokautował faceta w UFC. Ups, teraz jest wszystko. Nie? A poza tym wydaje mi się też, że on jest bardzo świadomym, bardzo pewnym, w takim zdrowym znaczeniu, pewnym swoich umiejętności zawodnikiem. Pojechał do Stanów, trenował z najlepszymi, sparował z nimi, zobaczył, w jakim jest miejscu i naprawdę ma teraz i doświadczenie już w UFC, jest wciąż zdrowy, jest młody i te walki pokazały, że kto wie. I ta ekipa, zawsze to mówię, że ekipa, to ludzie koło ciebie, którzy to są, zmieniają ci wszystko. Naprawdę ci naprawdę albo cię zniszczą, albo cię wsparają i pomagają ci, a tak powinno, i urosnąć ci dają. I to, co widziałem, widzę od niego, że znalazł miejsce, gdzie on może urosnąć. Wiesz, on też i tu ma bardzo mocną ekipę w Polsce. Wiem. Wiesz, tam nawet ostatnio chyba większą część przygotowywał się w Polsce. No to obojętnie, gdzie się przygotuje. Tą grupę, co ma, ma super grupę, że naprawdę oni dbają o niego. To nie jest, że jest tam ich może być 50, ale nawet jak jest 50,
oni są wszyscy dbane, jak powinni tak, być. Pomagają się wszyscy, pomagają. I to jest taki prawdziwy team, nie? I to jest prawdziwy team, ja. I o to chodzi, że jeden jest lepszy od drugiego, że wszyscy to robimy razem. I ciągniemy, jesteśmy, ciągniemy wszystkich górę, i tak jest, nie? I to jest coś pięknego dla mnie. To uwielbiam to, bo to nie jest łatwo znaleźć, bo ego to jest wielkie w tym sporcie. Tak, ego potrafi trenerów, mocno przeszkadzać. Ego trenerów jest jeszcze większe. Bywa. I ja, ty jesteś ze mną, ty jesteś ze mną. I gdzieś odejdziesz, to koniec ciebie, nie? Chłopie, man, hold cheese. Ja w takiej sytuacji byłem, to wiem, o co chodzi i to bardzo mi się podoba, co on robi, gdzie on idzie, że on coraz więcej, obejmie kogo to bierze. Tak. Bardzo mądry jest. Ta ostatnia walka była... Mega. Piękna. Było bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślisz, że Jones jeszcze coś pokaże? Ja? Pewnie, zobaczy, będzie czempionem. Myślisz? On jest... To jest chłopak, który nie musi trenować i wygrać czempion. To jest chłopak, wiesz, ja znam jego niektórych trenerów, którzy z nim pracowali. Sam z nim trenowałeś. Sam z nim trenowałem, to wiem, jak on jest. Z nim partii też byłem, to wiem, jak on jest. Tak? Tak. He's crazy man. Ale to jest chłopak, który ma taką głowę do tego sportu, ma taką ułożoną w głowie, Fight IQ, że... Man, że nie musi, może iść chlać, pić kokainę, to wszystko zrobić, na drugi dzień wstać, iść na dwa i wygra. Tak, wygra. I wygra. I on to rozumie, i on to wie, i ja, to pomyśl sobie, kim on by był, jakby naprawdę trenował, jak ci wszyscy inni trenowali. A może wtedy właśnie by nie był. Może właśnie wtedy by nie był, bo to potrzebuje to tylko teraz wiesz, robić, zastanawiam się, czy czas już go nie nadgryzł. Ale co on robi? On tylko trenuje cały czas i się polepsza. No to i będzie, będzie się bił w ciężkiej, nie? A założę się, że trening z partnerów tam ma dużo, on tylko nie pokazuje, z kim sparing robi i tego, bo nie chce pokazywać. Nigdy tego nie pokazywał. Nie, tylko pokazuje swoje ciężary. Tak, chłopak, który podnosi fucking 600 poundów, czyli 300 kilo, 400 kilo podnosi bez problemu. Nie, i tu rośnie cały czas, coraz większy się robi, to myślę, że on tam nie sparingi nie robi i nie przynosi tych najlepszych na świecie i z bokserów, to wszystkiego, żeby przygotowali go dobrze? Come on, man. Będzie tylko ciężary podnosił? Man. On tam dobrze ma trening partnerów, tak. Znajdzie sobie grupę ludzi i robi dalej, co powinien. I wróci, zobaczy tego, że jakby nawet nie, nic się niemu nie stało. No ciekawy jestem właśnie, jak się pokaże, wiesz, bo na długo go nie było, to jednak tardza też. No ale ty twierdzisz, że jest spokojnie w stanie sięgnąć po... Założy się, że tam jest oktagon, że oni światła ścinają, ściągają. Ktoś podaje, że jest Bruce Bufferem, że on tam wchodzi na to wszystko tak jakby po walce prawdziwej, bo myśmy to robili cały czas, to było tak potrzebne nam poczuć się tam jako prawdziwa walka. To przez te ostatnie 2 lata, czy wieś tam było, że on tego nie robi non-stop prawie. Cały czas musi to robić, założę się. Psychologa, to wszystko, pomagać, to jest teraz tak ważne, że jeszcze na takim poziomie, jak on jest, ile on pieniędzy zarobi, ile on ma, na pewno. Mm-hmm. Na pewno takie rzeczy robi. A jak nie i wygra tą walkę, to wiesz, to jest mega. No zobaczymy. To jest coś pięknego, man. No ale wracając do gali, to tak. Czyli gala plenerowa ci się podobała, tak, na świeżym powietrzu. Coś zupełnie innego, nie? Ja, to bardzo fajnie. Ja raz tak galę w Kalifornii tak widziałem też. A walczyłeś kiedyś w deszczu? Nie walczyłem, ale mieliśmy studentów, którzy walczyli po deszczu i było tak ślisko, bo bardzo się zrobiło takie wilgotne, że cały czas musieli czyścić to wszystko pomiędzy rundami, to wszystko. I tam ludzie, chłopaki, co walczyli, to ślizgali się wszędzie i było ciekawe, ale ja nigdy nie miałem szansy tego. Wiem, że filmy, co żeśmy zrobili z tym, no, z Here Comes the Boom, tam była scena, gdzie było coś takiego, ale fajnie było, bardzo mi się podobało. Kielce bardzo fajne miejsce na tą galę. Nie było tak dużo widzów, rozumiem to. Deszcz padał, są ferie, wszyscy wyjechali, my gorąco, jak nie wiem, bo jest 38 stopni, mówiłeś mi, że było w Polsce. Tak. Kurde, 53 tam, gdzie ja jestem. Teraz wracam dzisiaj wieczorem, 53 stopni. Holy shit. I jeszcze sierpień. Jeszcze sierpień nie jest, jeszcze sierpień i wrzesień. Jeszcze 2 miesiące tego. Ja pamiętam, że w sierpniu szedłem do pracy, jak pracowałem już niedaleko tam, gdzie mieszkałem w Dubaju. I była 5:30 i szedłem z plecakiem do klubu i było 36 stopni.
36 stopni. O 5.30 rano, 6.00. Ja to jest normalne. Ja teraz idę na dwie minuty, mam 3 minutki do pojedzenia sobie, bo ja codziennie kupuję świeże jedzenie i nie, mam przygotowane, że robię sobie steka, to wszystkiego. Nawet nie potrzebuję refrigerator, nie potrzebuję używać lodówki, bo tylko wszystko świeże jem. To też, wychodzę na 3 minutki, już spod ze mnie leci, bluzka już jest mokra, muszę iść na prysznic, to jak wracam do domu, 3-4 prysznice dziennie tak. biorę. No to te 2-3 miesiące w Dubaju teraz w takiej porze letniej to najgorsze. Teraz dzieci powolutku wracają, bo szkoła się zaczyna za 3-4 tygodnie, to ja, ale te gorące to jest ho, ale budować takie piękne miejsce w takim, kurde, w takim gorącym miejscu to jest ho, tragedia czasami. No na szczęście to tylko 2-3 miesiące, nie? Potem jest okej. Okay. Nie, wszystko będzie okej. Okay. A ty miałeś szansę oglądać walki tym razem? Wiesz co, troszkę więcej miałem czasu niż na ostatniej gali. Ludzie w Kielce to wszystko inaczej niż tak, niż, tak, niż, tak. niż tak, tak. w Był inny, tu, inny troszkę klient. Samo miejsce też powodowało, że wiesz, jak padało, nie chciało się ludziom iść po piwo, siedzieli, oglądali galę, więc to się też ułożyło wszystko w taką stronę, że rzeczywiście takiej dużej aktywności pracy w zabezpieczeniu nie było, było to wszystko jakoś tak fajnie, sprawnie się poukładało. Trochę nas niepokoiła i martwiła pogoda, natomiast po tym takiej wichurze i deszczu godzinę przed galą, gdzie tam trochę zalało, zalało wszystko, ale na szczęście wszystko zostało uprzątnięte, przygotowane, przeniesione częściowo studio tam bliżej klatki i wszystko się już później odbywało fajnie i miałem takie chwilki, że tam gdzieś przystanąłem, popatrzyłem, zobaczyłem gdzieś pół rundy sobie, szczególnie zawodników właśnie takich, których lubię obserwować. Nie widziałem tylko na początku walk zupełnie, a później tam bliżej main eventu to gdzieś tam miałem taki moment, że mogłem się na sekundkę zatrzymać i zobaczyć. Tak. No i też ten plener faktycznie miał ze sobą jakiś tam ciężar takich problemów właśnie jak pogoda i tak dalej, ale klimat taki inny zupełnie. Zastanawiam się, jak się zawodnikom walczyło w środku, jak było duszno. Bo to też na pewno wpływało na przebieg walki. Nie? Potem się zrobiło już chłodniej, to chyba było ok, ale był taki moment, jak gala się zaczynała, że naprawdę było parno i tak sobie myślę, no będzie duszno w klatce, ale chłopaki chyba dali radę. A co myślisz o następnej gali? Sarara pomiędzy Wrzosek? Tak. Wiesz co, myślę, że będzie fajnie. To będzie kickboxing, nie? To będzie... Nie, MMA. To MMA. Okay. Będzie to MMA. Wiesz co, szykuje się fajna karta. Myślę, że też dawno w Warszawie nie było... A to na hali tym razem walczą, na Torwarze, tak. Okay, na Torwarze będzie gala. Ile tam będzie, ile tam osób się zmieści? Jeśli pamięć mnie nie myli, to tam jest 5,5-6 tysięcy chyba maksymalnie, coś takiego. Więc powiem ci szczerze, że szykuje się fajna karta, dobre walki i fajnie też, bo dawno w Warszawie nie było gali, więc myślę, że to też fajnie. No i tacy tutaj lokalni właśnie bohaterowie, na których na pewno przyjdzie publiczność i będzie chciała ich obejrzeć, więc spodziewam się fajnego eventu, fajnych waleczek, także no, czekam na tą galę. No świetnie. Bardzo, bardzo chętnie bym to zobaczył, bo czuję się, że to będzie stójka dobra i to są dwa bardzo wysoki poziom kickboxingu, czy K1, nie? No, myślę, że będzie na co popatrzeć. Będzie na co popatrzeć. Na pewno zrobią tą drugą kartę, tą resztą karty, to na pewno będą dobre. Też tak myślę. No. To co, widzimy się w sierpniu. W sierpniu się widzimy. Damy znać. Mamy, jest data już, którego co jest? 20. 20. O, okay. Damy znać wcześniej, co ze zlotem na swoich mediach. Na pewno, teraz będę na swoich mediach. Instagrama. Chcę zrobić tą fajną tą wizytówkę, to piszę Free Hugs. Chcę zrobić te dwa misie, mi się to bardzo podoba, żeśmy sobie zdecydowali. Tak, graficznie trzeba graficzne, to zrobić. To fajnie. To jak ktoś zna grafików, czy coś takiego, napisze do nas. Jak to, tak, to piszcie to do Krzyśka. By było fajnie to zrobić w Polsce. Tak. Zamiast sobie znaleźć jakiegoś kogoś z Ameryki czy coś, czy tam gdzie ja jestem, to by było fajnie, jakby to byśmy to zrobili tylko w Polsce, z polskimi rzeczami, z polskimi używać polskich, użyć naprawdę prawdziwych Polaków do tego wszystkiego. Tak jak to miało być? Miał być łysy miś trzymający... Nie, dwa łyse misie tak się trzymają. Nie, albo tak, przytulające, albo tak. Jeden tak trzyma lody, a drugi jest w rękawicach MMA. Takiego było fajne. To może być. Ja mam dwa lody. To było fajne. Jeszcze takie łyse. Właśnie nie wiem, co to znaczy łysy misie, jak to... mi się wydaje, że jeszcze raz, takie rzeczy są potrzebne, bo tego nie widzisz.
trudno jest zobaczyć pozytywności. Tak, wszystko trochę humoru jest, w tym wszystkim. Troszkę choroby przać. I naprawdę chętnie bym posłuchał ludzi, którzy naprawdę chcą ci powiedzieć, co jest z nimi. I są otwarci. I też chcę chętnie posłuchać tych, co jak ktoś przyjedzie, jak to się stało, że ty jesteś taki pozytywny? Co ci się zmieniło? Gdzie ty poszłeś? Co poczułeś? Który dół żeś właszedł? Wiesz, mam gdzie taką... wyszłeś z tego i jak to wyszłeś? I to jest takie że czasem, wiesz, szokujące, że siedzisz koło kogoś i nawet nie wiesz, co on tam, jaką walkę w sobie toczy. Nie, jest... nie. To, o czym rozmawialiśmy na początku, że ktoś może być komu może to wsparcie uratuje życie. Nie? Wczoraj ten Pimblett powiedział, że tak, tam jego kolega popełnił samobójstwo. Możemy powiedzieć też serio, że mężczyźni trzymają wszystko w sobie. W sobie, tak. No Pimblett dokładnie o tym powiedział. To jest prawda. Ja nigdy nie chcę pokazać mojego inner demon komuś. Ale ja też nie. Nie chcemy, bo to nie jest to, co ja chcę pokazać. Wiem, że jest, ja wiem, rozumiem to. Tak. Czasami wychodzi od czasu do czasu i się pokaże. Czasem nie dźwigniesz gdzieś to, tak, wyskoczy z ciebie, ale... Ale my jako mężczyźni to trzymamy głęboko. Wiesz co, i to jest... mi się wydaje, że tacy faceci starszej daty traktują to jako okazanie słabości. Tak jesteśmy wychowani po prostu. Na pewno. To jest całkowicie i tak. Nie chcemy pokazać to komuś. Nawet pomiędzy sobą nie rozmawiamy o tym dużo. Nie? My możemy o tym rozmawiać ze sobą troszeczkę, ale... Na przykład chłopacy, którzy się poznają, to trudno im, tak. Trudno im powiedzieć coś takiego, bo czują się, że powiedziałeś, my jesteśmy na takim etapie, że my już mamy tą łatwość rozmawiania o wszystkim, znamy kupę lat, gadaliśmy o różne, i różne rzeczy razem przeżyliśmy, różne rzeczy razem widzieliśmy, ale ludzie właśnie mają z tym problem. Nie? I niestety bywa bardzo różnie. I każdy mężczyzna, który doszedł do takiego jakiegoś dobrego gdzieś, wiem, że bardzo głęboko doszedł i z tego wyszedł jakoś. Tak. Wiesz? Musiał jakieś dno dotknąć, swoje. Każdy ma swoje dno. Niektórzy jest 100 metrów, niektórzy jest 1000 metrów, niektórzy jest ho, 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 że z tego nigdy nie wyjdą. Najważniejsze, żeby się odbić ale i żeby wrócić. Się odbić, trzeba wrócić. I to jest piękne coś takiego. I ci, co nie mogą wyjść... Czasem potrzebują ręki. Potrzebują ręki, ale nie powiedzą, że potrzebują ręki. No ale to, co powiedział Pimblett, że gdzieś czasem jest szansa, żeby komuś pomóc. Nie są to proste sprawy. Ja parę lat temu też straciłem kolegę, który popełnił samobójstwo właśnie. Zresztą też był związany poniekąd z MMA. Był medykiem. I też dość mocno to przeżyłem, chociaż nie byliśmy bardzo bliskimi kolegami. Byliśmy kolegami, lubiliśmy się, szanowaliśmy, ale przeżyłem to dlatego, bo widziałem, że nie może, że jakby chciałbyś mu pomóc, ale nie możesz, nie? I to są bardzo takie trudne życiowe tematy, ale może będzie ktoś, komu właśnie ta rozmowa pomoże, może pomoże mu zmienić zdanie. I ten zlot, dlatego tak myślę o tym zlocie, że jak naprawdę znajdziemy osób, którzy doszli do tego dnia, wyszli z tego, zmienili swoje życie, zmienili swoją głowę, i od czasu do czasu ktoś podejdzie do nas, który ma jakieś problemy i może coś powie, może naprawdę możemy uratować ich. Wiesz, ja nie sądziłem, że nawet te nasze rozmowy, tak, które się wzięły w ogóle tak naprawdę... Cały czas dostajemy informacje właśnie... od chłopaków, którzy mają takie problemy, czy z dziewczynami, czy z dziećmi, czy finansowe, czy zgubili robotę, czy z military, to wszystko. To w Ameryce mam takich chłopaków, którzy naprawdę przeszli przez... Mają zespół urazowy. Ja, ogromne rzeczy, próbują wyjść z tego i rozmawiam z nimi czasu do czasu. To jest ciężkie i naprawdę, jak jest szansa posłuchać kogoś, nawet nie trzeba nic powiedzieć. Tak. Trzeba naprawdę nic powiedzieć, tylko posłuchać i dać rękę. I tylko wystarczy. W Katowicie zmienia się życie szybko. Chociaż muszę ci powiedzieć, że miałem taki moment, jak zaczynaliśmy, już jakiś czas prowadziliśmy nasze rozmowy, że jakby... Dopiero sobie zdałem sprawę z odpowiedzialności, jaką się ponosi, mówiąc, bo ludzie cię słuchają i to może być dla nich bardzo ważne. I to naprawdę jest też takie, wiesz, to nie są żarty, nie? Oh, yeah. Dlatego to, co mówisz, że trzeba być w tym prawdziwym, to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest taka wartość, która jest bardzo istotna dla tego, więc... I to jest to, co ja nie chcę zrobić, nie chcemy zrobić tylko to raz. To nie jest dla mnie w głowie raz, to jest to zrobić, co będzie sezonowo, czy co rok, czy za półtora roku, czy co 6 miesięcy, czy co rok. Coś takiego, bo mi się wydaje, że
żeby było fajnie tak się spotkać z dziewczynami, chłopakami, które myślą tak samo jak my, doszli się do tego dna, wrócili z powrotem, chcą naprawdę prawdziwie pomóc, bo ja to nie robię na social media, ja to nie robię na kamery, na to wszystko. Ja naprawdę czuję się jako człowiek, który przeszedł niektóre rzeczy, który doszedł do tego chłopaka, który ja jestem, że od czasu do czasu rękę trzeba podać komuś, który potrzebuje i naprawdę pokazać mu, że ludzie są tutaj dobrzy na tym świecie i naprawdę chcą dla ciebie coś dobrego i chcą ci pomóc i nie chcą nic od niego, od ciebie, nic nie chcą. Never give up. Ja nic nie chcę, ty nic nie chcesz, my nie chcemy nic od tego, my tylko chcemy pomóc, pogadać, posłuchać, przytulić, wsprać. I żeby ludzie otworzyli sobie głowę i wiedzieli, że są dobrzy ludzie na tym świecie, że chcą naprawdę pomóc komuś. No i to jest chyba dobre zdanie na koniec. Nie. Wspaniałe. Do zobaczenia za miesiąc. Myślę, że niektóre z was zobaczymy na tym spotkaniu. A wszystko napiszę na social media, na to wszystkim. To jak będziecie zainteresowani to zrobić, to nie bójcie się napisać do nas. A do mnie nie ma obojętnie, pomożemy jak najwięcej, spotkamy się, myślę, że od pierwszej do piątej by były dobre godziny, a pogadamy, posiedzimy, pomożemy jak jest możliwość i zobaczymy co z tego będzie wszystkiego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Tak pomyślałem, że możemy nagrać podcast i potem dotnie Bartek taką końcówkę jakby, taką jeszcze, że coś gadamy jakby poza już nagraniem, wiesz o co chodzi? Tak jak z tym wstawaniem wtedy. Tak. Nawet nie wiem, o co chodzi. Co robimy? Co chcesz powiedzieć, żebym coś powiedział? Coś tam powiem, na pewno. Nagrywasz to? A to chodzi? Właśnie to chciałem, żebyśmy zrobili. Okej. Zrobiliśmy już. Ja nawet nie wiem, o co mamy jakiegoś świetnego mówić. Kurde. Man. Dobra. No to chlap. Już zaczynamy? Już jest gotowy? Już chyba możemy zaczynać. O, świetnie. Dobrze. Kurde. Czekaj, ja klapnę. O, ja klapniesz? O, my jesteśmy dwa idioci. No, jestem większy idiota, coraz więcej się idiota robi teraz. O jakieś 12 kg, 13. Co? Jesteś większym idiotą. Ja. O, fuck. O, shit, chłopie. Okej. Okay.